Radio, bardzo serdecznie witam po raz drugi w tym roku pana profesora Piotra Jaroszyńskiego. Dobry wieczór, panie profesorze. Witam, dobry wieczór. No i jak dotychczasowe spotkania z Polonią Szykagowską przebiegają? Wspaniale, naprawdę jestem bardzo zadowolony, ponieważ na każdym spotkaniu mamy komplety i są ożywione dyskusje. Także to jest taka dla mnie też dawka i zachęta do tego, żeby otwierać się na ludzi, którzy potrzebują po pierwsze rozumienia pewnych spraw głębiej, a po drugie właśnie uderza ta jakaś, jeśli chodzi o media, taka monotematyczność. Człowiek jednak potrzebuje zapoznawania się i poruszania, dyskutowania tematów głębszych, tematów interesujących, takich, których na co dzień nie ma, ale jednak są takie ludzkie potrzeby, żeby się zastanawiać, żeby dyskutować, żeby być razem właśnie po to, żeby rozmawiać ze sobą. A jakie tematy cieszą się największym zainteresowaniem? O czym słuchacze pana wykładów najchętniej rozmawiają? O co pana pytają? Właściwie to każdy temat niesie ze sobą coś, co jest potrzebne każdemu człowiekowi, a więc czy to z racji ogólnych, kiedy na przykład tematem jest potrzeba gimnazjum klasycznego jako tego środowiska, w którym można mówić o zdobyciu podstaw kultury ogólnej, zwanej po grecku entekros paideia, czy też gdy chodzi o sprawy bieżące, takie jak właśnie gender i ta nieszczęsna konwencja o przemocy, gdy są to sprawy aktualne, dzieją się dzisiaj, ale jednocześnie chodzi o to, żeby rozumieć, skąd to się bierze, jaki jest podtekst, jakie siły za tym stoją. I wtedy dopiero człowiek może się przeciwstawiać, ponieważ rozumie to w taki sposób, że dotyka jakby istotnych przyczyn, a nie tylko poszczególnych osób, które można po prostu wymieniać w scenariuszu, który toczy się dalej. Bo brak nam jest tych podstaw, prawda? Tej fundamentalnej wiedzy, która pozwala nam rozumieć rzeczywistość, jaka nas otacza i przekazy medialne, i popkulturę, i wszystko, co się wokół nas dzieje. Jeżeli nie ma tego fundamentu, no to trudno jest wszystko jakoś w jakąś jedną rozsądną całość poukładać. Tak, bardzo mało myśli, natomiast dużo jest wrażeń i sekwencji po sobie następujących bez wskazania na źródło i na cel. A właśnie rozumienie czegoś pojawia się wtedy, kiedy wiemy, skąd coś naprawdę płynie i w jakim celu. Chciałam obszerniej porozmawiać z panem na temat tej konwencji, bo to jest bardzo ważny temat i na temat tego pojęcia płeć społeczno-kulturowa, ale wcześniej, ponieważ wiem, że jest pan wielkim miłośnikiem przyrody, chciałam pana zapytać o takie zagrożenie dla polskich lasów. Dzisiaj w naszym dzienniku przeczytałam, że polskie lasy będą obłożone kolejnym podatkiem, co będzie kosztowało je rocznie 56 milionów złotych. To oprócz, jak czytamy tutaj, oprócz haraczu wcześniej nałożonego w wysokości ponad 1,5 miliarda złotych, teraz się podnosi kolejny podatek, żeby jakoś ten budżet państwowy łatać kosztem polskich lasów. No a poza tym jest to zagrożenie, panie profesorze, że polskie lasy mogą być z czasem sprywatyzowane, bo do tego dąży akurat ta opcja rządząca i to jest chyba dosyć spore niebezpieczeństwo. Tak, no to jest główny powód. Teraz właśnie w tym wszystkim trzeba znaleźć główny powód. Otóż od czasu, kiedy PPO doszła do władzy, realizowany jest konsekwentnie program rozbiorowy. Czyli chodzi o to, żeby wyprzedać wszystko to, co należy do państwa polskiego albo do Polaków. I widzieliśmy, jak przez te lata trwała wyprzedaż polskiego majątku narodowego, jak zamykano kopalnie, jak blokowano, czy doprowadzono właśnie do upadku stocznie. A więc pozbawia się naród tego, co daje zabezpieczenie jego suwerenności. Teraz w dalszej kolejności od roku 2016 będzie już legalna sprzedaż cudzoziemcom polskiej ziemi. I właśnie chodzi również o możliwość wyprzedaży lasów, ale jak to zrobić? W taki sposób, żeby lasy obciążyć płatnościami, które są nie do udźwignięcia. I wtedy po prostu odda się te lasy za drobną sumę, tak jak sprzedawano różne zakłady pracy, cudzoziemcom, którzy będą na tym robili z jednej strony interes,
ze względu na to, że to jest materiał, drzewo, ale z drugiej strony są to również sprawy związane z dofinansowywaniem tych różnych projektów ekologicznych. Także tu oni idą bezwzględnie, krok po kroku, w kierunku całkowitego rozbioru Polski. Czyli to właściwie taka współczesna magnateria będzie miała dostęp do lasów, to będą jej prywatne lasy, będzie sobie mogła urządzać polowania, będzie mogła wykorzystywać surowiec, czyli drzewa, jeżeli chodzi o handel, o sprzedaż, o zysk. Natomiast zwykły Polak nie będzie mógł sobie wejść do lasu na przykład na grzyby, na poziomki, na jagody, bo to będzie prywatna posesja już i dostęp dla przeciętnego człowieka. No tak, a poza tym nie tylko chodzi o to, żeby można było zbierać runo leśne, ale o to, że w normalnych warunkach, kiedy lasy są państwowe, ten jakby również zysk rozkłada się na budżet całego państwa. Natomiast w momencie, kiedy zostaną sprzedane, to zysk będzie właściciela, który nie będzie związany podatkami w Polsce. On po prostu będzie maksymalnie eksploatował te lasy po to, żeby zarabiać dla siebie, a będzie też obchodził różnego rodzaju podatki, tak jak te wielkie supermarkety obchodzą podatki i nie płacą podatków w Polsce. Wyniszcza się małe przedsiębiorstwa, które muszą płacić podatki i mają różne inne opłaty, natomiast te super mega markety jakoś są zwolnione od tych podatków, ponieważ rzekomo tworzą miejsca pracy, ale wiemy, jakie tam są miejsca pracy, jaki tam jest wyzysk i naprawdę trudno jest to wszystko pojąć, co się dzieje z Polską, co się dzieje z polską myślą. To jest rozbiór, to jest absolutny rozbiór Polski, czyli no albo inaczej mówiąc, neokolonializm. My mówimy rozbiór, no bo Polska już przeżyła ten okres, kiedy Rosja, Austria i Prusy na Polskę napadły i czerpały zysk z naszych bogactw, czy to mineralnych również, jak Mickiewicz pisał o tych wspaniałych puszczach litewskich, które ginęły pod moskiewskim toporem. Więc to my już znamy, ale do tego dochodzą już te mechanizmy neokolonialne, właśnie dlatego, ponieważ ten temat on znowu zniknął, jeśli chodzi o profesora Kieruna. On zwracał uwagę na to, że w Polsce realizowany jest scenariusz afrykański, neokolonialny, kiedy właśnie analogicznie Afryka była skolonizowana i pojawił się w świecie bardzo mocny nacisk, żeby państwa afrykańskie czy narody afrykańskie uzyskały, bo one nie były wcześniej niepodległe przecież, niepodległość. Po co? Po to, żeby mogła mieć miejsce druga faza neokolonialna, na którą składa się współpraca wielu różnych państw, czy również firm międzynarodowych. I mając te doświadczenia, między innymi w Burundi, profesor Kierzun zwraca uwagę na te analogie, jaki sposób Polska jest obecnie kolonizowana. To jest właśnie dokładnie to samo. I przypuszczam, że to potem powstanie warszawskie nagle zostało wyeksponowane, bo pamiętajmy, dla większości cudzoziemców, tak jak można rozmawiać czy ich sądować, oni naprawdę, dla nich powstanie warszawskie to jest powstanie w getcie. To jest w getcie, to jest w ogóle jedno to samo. I nagle tutaj pojawia się ktoś, kto zaczyna mówić, nie, powstanie warszawskie to jest przepiękna karta w dziejach Polski, a równocześnie obraz niesłychanej martyrologii narodu polskiego. I to jest dla nas wielkie święto i my musimy o tę pamięć i o tych, którzy walczyli, musimy dbać, musimy oddać im cześć i musimy wyciągać z tego wnioski. This is WPNA 1490 AM Oak Park, Chicago. Panie profesorze, no pan wywołał to nazwisko pana profesora Kierzuna. Chciałam troszeczkę o tym też porozmawiać, bo zauważyłam, że na polskiej scenie politycznej, szczególnie po tej prawej stronie, dochodzi do kolejnych jakichś takich dziwnych podziałów i to tuż przed wyborami samorządowymi. Są jakieś ataki na autorytety. No właśnie na profesora Kierzuna. Pan doktor Cęckiewicz, który ma spore zasługi, jeżeli chodzi o historię, napisał kilka wartościowych książek i trudno jest zrozumieć, skąd się bierze ten atak na profesora Kierzuna. I chciałam pana profesora zapytać, czy zawsze musimy w każdym przypadku, bo mówi się, że profesor Kierzun faktycznie współpracował z SB, z tym, że czytałam rozmaite komentarze, że on to robił świadomie, że chciał spenetrować to środowisko, ponieważ jednocześnie współpracował z Amerykanami i chodziło jemu
o obronę polskiej wolności, o uformowanie jakichś nowych sojuszy, przyspieszenie tego procesu wyzwolenia się Polski spod jarzma sowieckiego. Natomiast w tej chwili został skrajnie zaatakowany. Kolejny taki dziwny podział na prawicy, którego nie jestem w stanie zrozumieć, to jest wysunięcie drugiego kandydata na prezydenta Warszawy, co daje gwarancję zwycięstwa Hanny Gronkiewicz-Waltz. Nie rozumiem tego. Mamy kolejny przykład tego, bo to nie jest pierwszy raz. Od 25 lat, czy od dłuższego nawet czasu, odkąd rzekomo system w Polsce uległ zmianie, mamy demokrację, jak się nam mówi, wciąż prawica polska, czy te ugrupowania patriotyczne są dzielone w takich momentach, które są niezwykle ważne dla Polski. Tak, no to jest w sumie proste, bo przecież ta prawica nie wyrasta z jakiegoś niewinnego dzieciństwa, tylko w kontekście walki o władzę nad Polską, gdzie nie miała miejsca dekomunizacja i lustracja tak naprawdę, więc my nie wiemy, kto kim jest. I w sytuacji, kiedy stoimy przed wyborami, bardzo ważnymi wyborami samorządowymi, najprostszą metodą, żeby te różne służby specjalne rozbijały prawicę przy pomocy swoich ludzi tam wstawionych, jest właśnie dzielenie i skłócenie, a najprostsza metoda to jest taka, żeby wystawić dwóch kandydatów przeciwko jednemu. I wiadomo, że ten jeden, który ma mniejszość, bo ma mniejszość, w momencie, kiedy wystąpi przeciwko niemu czy niej dwóch kandydatów, to on wygra. To jest proste. To są rachunki bardzo czytelne. Więc problem polega na tym, że my jako naród, jako wyborcy musimy okazać refleks i dobrą intuicję, żeby się nie nabrać na pewne triki, czy na pewne osoby podstawione, których zadaniem właśnie jest realizowanie scenariusza antypolskiego. Tak jak do tej pory, zróbmy remanent. Ile w tych partiach prawicowych wiązało się czy członków, czy posłów, czy radnych, którzy potem przechodzili do Lewicy albo do Platformy Obywatelskiej, więc wiadomo, że to są, tutaj będzie, no będą różne wstawki. To nie jest taka czysta prawica, tylko będą różne wstawki, a ponieważ i tak nic innego nowego się nie zorganizuje, więc trzeba w tym gąszczu umiejętnie się poruszać. Trudno jest krytykować tego drugiego kandydata, bo wcześniej swoją kandydaturę zgłosił kandydat Prawa i Sprawiedliwości, właściwie tej zjednoczonej teraz prawicy, pan Sasin, i jego kontrkandydatem okazał się człowiek naprawdę zacny, który ma zasługi w walce o cywilizację życia, w walce o prawa dzieci nienarodzonych. Został poparty przez pana profesora Chazana i trudno jest krytykować, ale wiadomo, że walka o prawa dzieci nienarodzonych nie jest wystarczającą platformą wyborczą do zwycięstwa na stanowisko prezydenta Warszawy. Tak, a poza tym prezydent Warszawy nie zajmuje się jako głównym zadaniem ochroną dzieci nienarodzonych. Powinien popierać taką akcję i popierać ludzi, którzy są w tej mierze kompetentni. Natomiast z punktu widzenia zasad wyborczych w tym momencie jest to działanie przeciwko prawicy, bo ten drugi kandydat nie wygra, ale ten, co z nim razem konkuruje, też nie wygra. Więc tutaj ja zauważyłem, bo to jest niebezpieczeństwo, to jest instrumentalizowanie moralności lub religii dla celów politycznych. To jest bardzo duże, byśmy powiedzieli, wykroczenie. Nie wolno tak robić, bo w tym momencie, żeby się uwiarygodnić, właśnie reklamujemy kogoś jako taki święty, pobożny i to i tam, ale nie o to idzie w tej chwili walka. Walka idzie o odzyskanie władzy politycznej integralnie pojętej w taki sposób, żeby skutecznie pokonać przeciwnika lewicowo-liberalnego. Więc co robić? W jaki sposób dotrzeć do świadomości publicznej? Wydaje mi się, że to trzeba ludziom tłumaczyć, tak żeby do kontrkandydata, który wyskakuje jakby ni stąd, ni zowąd, żeby nawet sondaże, na ile one są prawdziwe, na ile podrobione, ale żeby poprzez tę presję i ukazywanie przede wszystkim mechanizmów wyborczych, żeby ta kandydatura niepoważna w tym momencie, przynajmniej niepoważna, żeby ona jakby spaliła na panewce.
Bo to jest stanowisko prezydenta Warszawy, to nie jest stanowisko wójta czy sołtysa. To jest ważna funkcja i jednocześnie to będzie takie zwycięstwo moralne Platformy Obywatelskiej i może pomóc również innym kandydatom Platformy Obywatelskiej czy tego obozu rządzącego w zwycięstwie w swoich regionach w wyborach samorządowych. I mamy w tej chwili, jak powiedziałam, tą zjednoczoną prawicę. To było niemałe osiągnięcie, bo wiemy, że spory były bardzo duże, bardzo głębokie, no ale dzięki jakiejś tam finezji politycznej i zdrowemu rozsądkowi zrozumiano, że dla Polski to jest bardzo ważny czas, że nie możemy odwlekać o kolejne 5 czy 10 lat, bo za 5 czy 10 lat naprawdę nie będzie o co walczyć, prawda? Nie będzie Polski, ona już zostanie rozebrana, to jest jasne, to jest ten finał jakby i dlatego trzeba się liczyć cały czas z tym, że strona przeciwna, która dąży właśnie do rozbioru Polski, ona będzie robiła wszystko, żeby nie oddać władzy. To co zresztą oni mówili wprost w tych swoich taśmach. No właśnie, mamy z jednej strony Polskę, która jest rządzona przez ludzi takich bardzo światłych, którzy uważają, że trzeba mieć taki bardzo szeroki obóz, że nie wolno nikogo dyskryminować, że ziemię trzeba sprzedawać obcokrajowcom, że media mogą być w rękach obcokrajowców. Dzisiaj dowiadujemy się, że rosyjska Duma zatwierdziła, czy w pierwszym czytaniu przyjęła projekt ustawy, według którego obcokrajowcy nie będą mogli mieć więcej niż 20% udziałów w mediach rosyjskich. I tutaj trzeba przyklasnąć, bo chciałabym, żeby polscy parlamentarzyści również zastanowili się nad tym, jaką wagę mają media i dlaczego powinny być to media w rękach polskich. No właśnie, wielu z nich jakby nie utożsamia się z Polską i polskością i to w grę wchodzą względy albo ideowe, albo ekonomiczne, koniunkturalne, no albo też są to te dzieci resortowe. Więc to jest problem taki, że mamy do czynienia z sukcesją pokoleń rodzin komunistycznych, dla których, jeszcze dla ich dziadów czy pradziadów, Europa miała być oczywiście wolna, ale bez Polski. I to oni przejęli właśnie to antypolskie nastawienie, jeśli chodzi o państwo polskie, ale również jeśli chodzi o kulturę polską. Dlatego gdy doszli do władzy, tak strasznie niszczą naszą kulturę. Ktoś powie, panie profesorze, że to już jest taka jakaś megalomania, że Polska, słoń i sprawa polska, że dlaczego niby ma cała ta globalna, nie wiem, struktura ponadnarodowa ma tak bardzo walczyć o to, żeby Polski nie było. Dlaczego nie chodzi o Czechy, czy o Słowację, czy o Rumunię? Dlaczego Polska jest taka bardzo ważna? Jest kilka punktów. Przede wszystkim jest to nasze położenie, czyli geopolityka. My leżymy pomiędzy Wschodem i Zachodem, pomiędzy Niemcami i Rosją, a więc stanowimy pewną taką barierę między jednym i drugim światem, ale z drugiej strony Polska jest właściwie jedynym środowiskiem, państwem, narodem, w którym pozostała jeszcze jako mocna podstawa kulturowa cywilizacja właśnie łacińska. Łacińska, dla której podstawowym odniesieniem jest człowiek pojęty jako osoba. I dlatego też te cywilizacje, które z jednej strony Zachód mamy spenetrowany przez cywilizację bizantyńską, z drugiej strony Rosję przez turańsko-mongolską i tu nagle cywilizacja łacińska pośrodku, więc dla nich to jest nie do zniesienia, bo ich wszystkich łączy nienawiść do cywilizacji łacińskiej. Czyli nawet jak oni między sobą będą się bili, to w momencie, kiedy pojawia się Polska jako wróg, to połączą swoje siły, tak jak w czasie właśnie powstania warszawskiego. Sowieci połączyli siły z Niemcami, żeby doprowadzić do tak strasznej rzezi i zniszczeń, jakich doznała Warszawa i warszawiacy. Bo Polska właściwie już parokrotnie w swojej historii powstrzymała zalew obcej kultury. Mieliśmy powstrzymanie islamizacji w bitwie pod Wiedniem. Mieliśmy bitwę warszawską, która zahamowała postęp bolszewizmu.
No i mieliśmy powstanie warszawskie, które... No a wcześniej jeszcze Mongołowie. No właśnie. Także tutaj są... Oni to nam pamiętają, a my nie pamiętamy, tak jak Sowieci pamiętali nasze zwycięstwo 20 roku i za to zemścili się na oficerach w Katyniu. A my nie pamiętamy. My mamy ciągle takie naiwne spojrzenie. No my nikomu nic złego nie robimy, to właściwie inni też nie powinni od nas niczego chcieć. Ale panie profesorze, my dużo złego robimy. My dowiadujemy się właśnie z tej popkultury. Teraz ukazała się książka, która naprawdę powaliła mnie z nóg, kiedy dowiedziałam się o nim. Nie czytałam książki, oczywiście nie kupię tego, ale czytałam czytałam wywiad z autorem tej książki na Onecie. Polscy terroryści. Wszyscy, którzy walczyli z zaborcą, którzy walczyli o niepodległość Polski, zostali określeni mianem terroryzmu albo bojowcy. Nawet nie bojownicy, nie wojownicy, nie żołnierze. Mamy określenia rosyjscy żołnierze czy sowieccy żołnierze ginęli i jednocześnie polscy terroryści. Tak, no to jest, oni lubią właśnie tak manipulować znaczeniem słów, żeby ludziom pomieszać w głowach. Przede wszystkim terrorysta to jest ktoś, kto, samo słowo terror pochodzi od strach, a więc to są dwa elementy bardzo ważne. Terrorysta to jest ten, kto atakuje łącznie z zabiciem ludzi niewinnych po to, żeby zastraszyć ludzi niewinnych. I to jest terror, po łacinie terror to jest zastraszanie. Dlatego jak mamy ten właśnie 11 września, to co to było? No, porwano samolot z niewinnymi ludźmi i uderzano w tę wieżę, gdzie wtedy właśnie pracowali niewinni ludzie, tacy jak sprzątaczki choćby z Polski, prawda? I to jest zastraszanie poprzez szkodzenie ludziom niewinnym. Otóż polscy patrioci w czasie zaborów nie walczyli z kobietami i z dziećmi, tylko walczyli z żołnierzem, okupantem, który zabrał nam państwo. I to był patriota, a nie terrorysta, podobnie jak jeśli chodzi o terminologię carską, mówiono o nich buntownicy. Mówiąc, że przecież to jest państwo, które należy do cara, są przepisy, których nie wolno łamać, a tu nagle buntownicy złamali przepisy i chce im się niepodległego państwa, które ma nie istnieć. Więc tutaj to są właśnie, czy bojowcy, jeszcze bardziej, oni są na tyle bezczelni, że wiedząc, że najpierw oni nie douczyli Polaków w tych swoich okropnych szkołach, jeśli chodzi o humanistykę, to były przecież to zakłamania potworne, łącznie z historią, wykładaną z punktu widzenia marksistowsko-sowieckiego. Nie nauczyli tych Polaków, którzy teraz są dorosłymi ludźmi, po to, żeby im wciskać ciemnotę na każdym kroku. Czyli przekaz jest taki, nie stawiać oporu. Jeżeli ktoś wejdzie do Polski, ktoś silny, kto ma potężną armię, to nie stawiać oporu, po prostu poddać się. Nie trzeba, ponieważ jeżeli stawiamy opór, no to jesteśmy terrorystami. Wczoraj zadzwonił do mnie słuchacz. Jestem przekonana, że naprawdę w dobrej woli, po prostu brak zrozumienia pewnych pojęć, pewnych określeń, powiedział, że polscy Armia Krajowa i Al-Kaida właściwie są tożsame, ponieważ Al-Kaida walczy z okupantem i Armia Krajowa walczyła z okupantem. Z tym, że Armia Krajowa nie podkładała pocisków bombowych na targach, na bazarach, nie wysadzała niewinnych ludzi w powietrze, nie atakowała... Prawda? Tego ci ludzie nie rozumieją i dlatego, bo nie znają historii, dlatego łatwo im takie bzdury wmówić. Jeśli robią to w dobrej wierze, bo być może oni są podstawieni i są przedłużeni tej propagandy antypolskiej, jaka jak widać po roku 89 wcale się nie skończyła. Ale to się nasila, panie profesorze, mnie to martwi, bo mamy filmy antypolskie, mamy artykuły antypolskie, mamy teraz taką książkę, mieliśmy wcześniej książki Grossa, o których nawet nie chcę wspominać, ale mamy też politykę historyczną Rosji i Niemiec, które swoje karty historyczne wybielają, pokazują się jako tych herosów, bohaterów, zbawicieli, którzy wyzwolili Europę. Niemcy z kolei mówią o jakichś tam beznarodowych nazistach, którzy robili straszne rzeczy, no i piszą w niemieckiej prasie o polskich obozach zagłady. W dalszym ciągu, czyli wyraźnie widać, że mamy tu do czynienia z pewnym porozumieniem międzynarodowym, takim,
żeby Polskę wyeliminować. A władze państwowe, do których podstawowego obowiązku należy właśnie troska o dobre imię Polski i o prawdę na temat Polski i tego, co przeżyła, przeszła, przecierpiała, do tego zobowiązuje nawet ich ta konstytucja, jaka jest, taka jest, ale ich zobowiązuje do tego, one praktycznie milczą, więc tutaj gdyby nie jakaś aktywność ze strony oddolnie, właśnie jak w cywilizacji łacińskiej, że my umiemy oddolnie się bronić czy organizować, niezależnie od tego, w jakim kierunku idą struktury państwowe i na ile są silne. I dzięki temu, że ta cywilizacja łacińska jest w nas żywa, my potrafimy się bronić na przykładzie właśnie tych obozów, protesty, jakie ludzie kierują do różnych redakcji, w których tego typu teksty czy wypowiedzi się pojawiają. Naszym gościem jest pan profesor Piotr Jaroszyński. Za moment powrócimy do spotkania z panem profesorem. Oczywiście, jeżeli państwo będą chcieli porozmawiać, również zapraszam 630-369-2535. To numer do nas. Chciałam państwu tylko przypomnieć, że kolejne spotkanie z panem profesorem będzie miało miejsce już jutro w parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard, 21 West 411 Sunset Avenue. Po mszy świętej o 6:30. Temat bardzo ważny. Prawo bez moralności. Prawo czy przemoc. No i później dwa ostatnie już spotkania w niedzielę. Parafia Świętego Ferdynanda, 5900 West Mason, po mszy świętej o 10:15. Katolicy przeciwko katolikom, metody walki z Kościołem. No bardzo ważne tematy pan profesor wybrał. I również 28 września parafia Świętego Jacka, 3636 West Wolfram, po mszy świętej o 6:30. Obraz Moskwy w poglądach naszych wieszczów. No, jak można pominąć któryś z tych spotkań. I wiem też, ponieważ podsłuchiwałam Radia Maryja, że podczas spotkań z panem profesorem można będzie nabyć pana książki. Ostatnia taka książka, proszę państwa, która się ukazała, to jest nie tracić ducha pana Piotra Jaroszyńskiego. Warto naprawdę mieć te książeczki u siebie w bibliotece i czasami, kiedy brakną argumentów, kiedy czujemy się zdołowani tymi wszystkimi artykułami prasowymi, tymi różnymi filmami, tymi książkami, trzeba coś takiego przeczytać, nam dostarczy i argumentów i pomoże nam jakoś, wydaje mi się, przetrwać. Już za moment powrócimy do spotkania. Kurowski Sausage Shop to znana nie tylko w Chicago, ale w całych Stanach Zjednoczonych centrala najlepszych polskich wędlin, ciast i pieczywa. Zlokalizowana w samym sercu Jackowa, 2976 North Milwaukee Avenue. Znajdziesz tu produkty nie do pobicia, w tym słynną kiełbasę swojską i weselną, wyprodukowaną według własnej receptury. Tysiące smakoszy za nią przepada, szczególnie w połączeniu z chlebem, także własnego wypieku Kurowskich. Wyroby Kurowskiego są najwyższej jakości o wspaniałym polskim smaku. Ale Kurowski to nie tylko najlepsze gatunki mięs i smakowite wędliny. To prawdziwy supermarket kuszący okazałymi stoiskami z owocami, warzywami, napojami, wyrobami cukierniczymi. Tu zaopatrzy się w najpoczytniejsze tytuły czasopism z Polski i lokalnych. Znajdziesz kartki na każdą okazję. Kurowski Sausage Shop zaprasza 7 dni w tygodniu. Kurowski tylko na Jackowie. 2976 North Milwaukee Avenue. Własny parking tuż obok sklepu. Lustereczko, powiedz przecie, dlaczego kolagen ze skóry łososia jest najlepszy na świecie? Bo tylko moc biologicznie aktywnego białka może przywrócić młodość twojej cerze. Linia kolagenu Salcol skutecznie opóźni procesy starzenia, skoryguje owal twarzy, przywróci blask i wygładzi dekolt. Lustereczko, masz rację. Przecie kolagen ze skóry łososia to najskuteczniejszy eliksir młodości na świecie. www.kochamzdrowie.com 773-949-9972. Zadbaj o swoje zdrowie z firmą Kocham Zdrowie. Złoto i srebro, brylanty, bursztyny, jubileusze, śluby lub zaręczyny, zegarki, kolczyki, krzyżyki, pierścionki, chrzest lub komunia, coś dla małżonki, cacka, podarki albo naprawa, nie ma takiego, nawet Warszawa. Kunszt, elegancja, uśmiech, porada. Kupić gdzie indziej aż nie wypada. Adams Jewelers 5319 do 5321 West Belmont. Uwaga, przy dokonaniu zakupów srebrny medalik w prezencie. Adam.
Zapraszamy do księgarni Źródło, oferującej duży wybór książek religijnych, płyt muzycznych, filmów na DVD. Są też obrazy religijne, różańce, krzyże, figurki oraz pamiątki do chrztu czy ślubu. W rozszerzonym dziale antykwarycznym można znaleźć za pół ceny dobre książki, religijne i niereligijne, klasykę polską i obcą, słowniki, encyklopedie, albumy fotograficzne i opracowania historyczne. Księgarnia Źródło, 55 17 West Belmont, telefon 773-282-4278. Zaprasza od poniedziałku do soboty, zamknięta w niedzielę. Wracamy do spotkania z panem profesorem Piotrem Jaroszyńskim. Zanim przejdziemy do państwa telefonów, już przypominam numer do nas 1630-369-2535. Toczy się bardzo poważna debata w tej chwili w Polsce na temat konwencji o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Dzisiaj w nocy zakończyła się w Sejmie, jak czytamy w doniesieniach prasowych, burzliwa debata nad tą konwencją. No i oczywiście ktoś powie, ktoś mieszkający na Zachodzie, ktoś powie, że przecież przemoc wobec kobiet, jak można być przeciwnym konwencji, która zwalcza przemoc wobec kobiet. To jest prawdziwe zjawisko. To występuje wszędzie, we wszystkich środowiskach i tych patologicznych i niepatologicznych, i profesorowie potrafią znęcać się nad swoimi żonami. Niedawno w Stanach Zjednoczonych mieliśmy przypadek sędziego, który katował swoją przyjaciółkę. Mamy w tej chwili w lidze futbolowej amerykańskiej mamy przypadki, wiele przypadków takich, gdzie mężczyźni znęcają się nad swoimi żonami. No i jak można tutaj powiedzieć, no chwileczkę, no przecież konwencja przeciw przemocy wobec kobiet jest czymś jak najbardziej słusznym. No oczywiście, że tak, tylko problem polega na tym, że ten tytuł nie oddaje zawartości konwencji. Tytuł jest pewną zmyłką. On ma zasłonić to, co istotne w tej konwencji, mianowicie jest to promocja gender, a gender to wcale nie jest przemoc wobec kobiet, tylko to jest próba zapanowania przez ośrodki globalne, zapanowania nad ludzką płciowością z racji prokreacyjnych, czyli innymi słowy mówiąc, ideologia gender to jest połączenie globalizmu z ateizmem. Ateizm, odrzucenie Boga jako stwórcy wszystkiego, całego wszechświata i człowieka, którego stworzył jako kobietę i jako mężczyznę, a nie jako obojniaka. Stworzył jako kobietę i mężczyznę, żeby mieli ze sobą dzieci. I teraz środowiska globalistyczne odrzucają Boga i chcą same przejąć kontrolę nad ludzką rozrodczością. I ponieważ uważają, że ludzi na świecie jest za dużo i będzie coraz więcej, co doprowadzi do krachu ludzkości, w związku z tym trzeba tę rozrodczość stłamsić, zdusić. I dlatego jako pierwszy krok to jest właśnie przejęcie kontroli nad tym, czy i jaka płeć będzie występowała w danym osobniku. I tutaj trzeba odróżnić płeć społeczną, to jest właśnie ta płeć polityczna, narzucana odgórnie przez środowiska globalistyczne, takie jak ONZ, od płci kulturowej, którą bardziej kokietuje się ludzi w ten sposób, że człowiek sam będzie decydował o swojej płci. To są dwa różne motywy. Ważniejszy jest ten pierwszy, mianowicie będzie dokładnie tak jak w państwie Platona, pierwszej utopii, gdzie władza decydowała po urodzeniu, decydowała, co dalej będzie działo się z tym człowiekiem i czy w ogóle będzie żył. Tak oni chcą decydować o tym, czy ludzie będą mieli dzieci, a jak będą mieli dzieci, to jakiej płci. To jest ta straszna wizja, którą w przełożeniu na przeciętnego odbiorcę mediów, byśmy powiedzieli, ubiera się w takie różne humanitarne hasła. Ale czy nawet przeciętny człowiek, odbiorca tych najgłupszych programów telewizyjnych, nie widzi absurdu w stwierdzeniu płeć społeczno-kulturowej? Oni tego nie rozumieją. Znaczy, cała ta propaganda polega właśnie na tym, zaczynając od słowa gender, że przeciętni ludzie nie rozumieją, o co chodzi.
przeciętni ludzie odwołują się albo do autorytetu, że oto, proszę bardzo, minister, czy premier, czy prezydent to popiera, albo że to jest ukazywane w sposób taki ciepły, jak na przykład chłopczyki i dziewczynki w przedszkolu bawią się na przemian lalkami, misiami, raz chłopcy są w sukienkach, drugi raz dziewczynki w sukienkach i to wydaje się takie no, lekkie, zabawne, nieszkodliwe. Natomiast te głębsze konsekwencje późniejsze, one są ukrywane. I próbuje się właśnie tak ukierunkować dzieci. Moja córka ma córeczkę roczną i ma synka 3,5-rocznego. Jest osobą bardzo postępową, mieszka w Kalifornii, to już samo za siebie mówi. Ale ostatnio, kiedy rozmawiałyśmy, powiedziała, wiesz, jest naprawdę coś wrodzonego w tym, jak dzieci się zachowują. Ta roczna dziewczynka preferuje lalki, potrafi bawić się przy kuchence, zabawce kuchence godzinami, coś tam przekłada, patelnie, garnki. Nikt jej tego nie pokazywał, nikt jej tego nie... Natomiast chłopczyk bawi się tak jak chłopczyk, strzela z patyka, skacze, biega i tego po prostu nie można zmienić. Oni próbują na siłę tę rolę odmienić. Prawda? Oni chcą to odmienić i poprzez stosowanie odpowiednich metod, które mogą na dalszą metę okazać się skuteczne. I tutaj bardzo ważne jest, ukazuje się mnóstwo publikacji na temat ta różnica. Ona się objawia również w strukturze mózgu, lewej i prawej półkuli, które one są inne u kobiety i inne u mężczyzny, gdzie ten główny kierunek polega nie na tym, że się mają wykluczać czy walczyć ze sobą, tylko właśnie dopełniać się i to jest ten wzór, do którego my musimy się odwoływać w naszej wizji mężczyzny i kobiety ze względu na dopełnianie się i z perspektywą prokreacji, czyli posiadania dzieci. Równouprawnienie to nie jest zrównanie. To nie jest zrównanie, to nie jest to samo. Równouprawnienie nie niweluje różnic. Czyli kobieta i mężczyzna ma takie same prawa, ale to nie znaczy, że kobieta jest taka jak mężczyzna i że jak nie będzie jak mężczyzna, to nie będzie miała równych praw. To jest po prostu karkołomne myślenie. Dlatego trzeba kłaść nacisk na to, że mamy do czynienia z dopełnianiem się kobiety i mężczyzny i to od poziomu biologicznego poprzez psychikę, przez intelekt tak samo. To jest, kiedy to ze sobą się połączy, to daje właśnie cudowne efekty. Natomiast gender jest przedłużeniem, to co wyszło, proszę zwrócić uwagę, w liście Episkopatu Polski pod koniec grudnia ubiegłego roku, że to jest neomarksizm. Na czym polega marksizm? Marksizm polega na tym, że się zderza ze sobą różne środowiska i prowokuje do walki, czyli takiej walki klas. A teraz to jest walka płci. To jest dokładnie przedłużenie marksizmu, który my już przeżywaliśmy, wyszliśmy jakoś z tego i teraz znowu nas się próbuje wepchnąć w ten narożnik wojenny po to, żeby docelowo zniszczyć małżeństwo, rodzinę i prokreację. Konwencja o zapobieganiu przemocy nie ma nic wspólnego z tym, żeby zapobiegać przemocy, ponieważ w Polsce istnieją już, tak jak w większości państw, krajów, istnieją już przepisy prawne, które nie pozwalają na to, żeby jedna osoba biła, czy w jakikolwiek inny sposób krzywdziła drugą osobę, ale muszę powiedzieć, że ja nawet byłam zaskoczona, kiedy przeczytałam, może też jestem ofiarą tego przekazu medialnego, Polska jest krajem o najniższym poziomie przemocy, to jest według Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Polska jest krajem o najniższym poziomie przemocy wobec kobiet. 19%. Natomiast w krajach, w których już jest obecny ten konwencyjny sposób pojmowania przemocy, liczba kobiet doświadczających przemocy jest prawie trzykrotnie wyższa. No proszę, właśnie. I to świadczy o tym. Po pierwsze, że polska tradycja zawsze opierała się na szacunku do kobiety, że jak przypadki mężczyzna przemocy... Mężczyzna wstaje, kiedy kobieta... Wszystko, no oczywiście, w dłoń całuje, no... Zostało wykpione, wyszydzone, no, ale... Oczywiście, także my mamy bardzo silną tradycję szacunku do kobiety, czyli wszystkie przypadki, bo mogą się zdarzyć, są traktowane właśnie jako rzadkie i jako złe. One są napiętnowane. To nie jest dobry przykład, że mężczyzna okazuje przemoc wobec kobiety. A druga rzecz, to widać wyraźnie, że ta konwencja jest jakby sztucznie narzucana odgórnie, tak mechanicznie, bez patrzenia na to, czy ona jest potrzebna,
czy ona odpowiada na realną sytuację, a więc czy rzeczywiście ona ma uzdrowić sytuację i zlikwidować w Polsce przemoc kobiet ze strony mężczyzn. To wszystko jest wymyślone, dlatego być może w Polsce chyba najbardziej z tych wszystkich państw, które podpisały tę konwencję, a przypomnijmy ważną rzecz, to jest konwencja. Co znaczy konwencja? To jest umowa, czyli coś, co się można umówić, można się nie umówić, co nie ma żadnego związku z rzeczywistością. To nie wynika z rzeczywistości. Można umawiać się o różne rzeczy, tylko że tu jest jakie niebezpieczeństwo, że umawiają się o rzeczy przeciwko ludzkiej naturze. I dlatego w konsekwencji skutki mogą być straszne. No i właśnie, bo to jest taki przekaz medialny, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego. Ta informacja, i to podana przez agencję unijną, o tym, że Polska jest krajem o najniższym poziomie przemocy wobec kobiet, zupełnie nie sprawdza się w przekazie medialnym, gdzie Polaka, mężczyznę pokazuje się jako gbura, chama, pijaka, niedomytego, niedouczonego, który źle traktuje kobiety, jest homofobem, po prostu dyskryminuje kobiety, uważa, że baba do garów taki jest przekaz medialny i tak to jest odbierane. Tak, a to w ogóle nie ma wspólnego z rzeczywistością, tak. Nawet na tak zwanej zabitej wiosce, chociaż już takich teraz właściwie nie ma. Jak ja obserwuję życie w rodzinach rolników, to tam odwrotnie właśnie widać, że kobieta rządzi, to nie mężczyzna rządzi. Mężczyzna idzie do pracy i jak są jakieś ważne sprawy, to się radzi swojej żony, to co zrobić. I ona mu mówi, co zrobić. Także to wszystko jest tak absurdalnie wymyślone i tak nie liczące się z polską tradycją, rzeczywistością, że faktycznie ludzie, którzy to popierają wśród tych posłów, senatorów, to oni widocznie nie kontaktują z rzeczywistością, oni widocznie już w tych swoich gabinetach i limuzynach coś im, rozum chyba im odebrało, że nie potrafią odczytać rzeczy tak prostych, które zobaczy właśnie nawet człowiek, który skończył kilka klas. Właśnie, ale taką konwencja też, o czym pan profesor wcześniej mówił, chodzi o walkę z Kościołem katolickim, z wiarą, z tą cywilizacją łacińską. Konwencja traktuje Kościół katolicki głównie, inne religie też, ale głównie Kościół katolicki jako ten, który utwierdza te stereotypy takie bardzo niekorzystne, że kobieta właśnie stoi przy garach, mężczyzna pije, może ją bić, który narzuca społeczeństwu rolę, które po prostu się nie sprawdzają, mimo że przez całe tysiąclecia. No to też wymyślone, bo kto słyszał, żeby Kościół, a dokładnie mówiąc księża, żeby w swojej pracy duszpasterskiej czy w kazaniach lansowali takie właśnie wzory. To jest śmieszne. O godności kobiety, przecież encyklika papież wielokrotnie, nasz święty Jan Paweł II, ze szczególną uwagą zwraca uwagę na rolę kobiety, na ten geniusz kobiety. To był geniusz kobiecy i przez ten jakby prawzór kobiecości Matka Boska, która jest w sposób szczególny czczona właśnie w tradycji polskiej. Dlatego tak bardzo ważny jest udział w wyborach, ponieważ Polacy będą wybierali ludzi, którzy będą decydować o tym, czy taka konwencja będzie przyjęta, czy pewne takie globalne jakieś wizje świata zostaną narzucone Polsce, czy zostaną odrzucone, prawda? I tak. nasz udział w polityce jest niezwykle ważny. Niezwykle, dlatego że nawet jeżeli część decyzji idzie poza nami, to jednak jest wiele decyzji, które idą poprzez instytucje, które składają się z osób wybranych w wyborach demokratycznych. Czy to będzie gmina, czy prezydent miasta, czy sejmik wojewódzki, czy potem senatorowie, posłowie, prezydent. To są ludzie wybrani i to jest taki moment, że my naprawdę możemy mieć wpływ na to, jakie będą nasze dalsze losy. Nasz numer 1-630-369-2535, ale kobiecość to też nie jest to, co zaprezentowała pani premier Ewa Kopacz na konferencji prasowej, prawda, że zapytana o to, czy Polska powinna wspierać Ukrainę, ona powiedziała, no wie pan, ja jestem kobietą i jako kobieta, kiedy, no po prostu odpowiedziała takim bełkotem, że kobieta
schowałaby się po prostu w domu i zaryglowałaby drzwi i broniła, no nie wiem w jaki sposób broniłaby dzieci, po prostu schowałaby się za drzwiami. To nie jest przykład kobiecości i takiego właśnie sposobu myślenia cywilizacji łacińskiej, prawda? Nie, to była chyba raczej próba mówienia językiem takich według ich wyobrażeń, takich prostych kobiet, które chcą zajmować się tylko własnym domem i świat ich nie obchodzi, ale to nie pasuje do naszego wzoru i do naszych wyobrażeń, zwłaszcza o osobie, która rządzi krajem. To są porównania jakby no, nie z tego poziomu. Nasz numer 1630-369-2535. Przypominam o konieczności wyłączenia radia. Z chwilą, gdy słyszymy się przez telefon, naszym gościem jest pan profesor Piotr Jaroszyński. Otwarty mikrofon, dzień dobry. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz, że z tych 25 tysięcy ludzi, którzy zginęli w Katyniu i w tych różnych miejscach, tylko 100 osób udało się Rosjanom przekonać ich do współpracy. Bo prawdopodobnie wśród tych 100 osób było kilku czy kilkudziesięciu, którzy po prostu zostali zaangażowani przez nasze służby do współpracy po to, żeby później przejmować inicjatywę, jeżeli ta współpraca zaczęła się układać. I jeszcze jedna rzecz, z czego to wynikało? To wynikało z bardzo dobrego wykształcenia tych ludzi i oni po prostu nie dali się zmanipulować tym Rosjanom, którzy nad nimi pracowali. I odniosę się do czasów komunistycznych, gdzie Polacy puszczali oko sobie nawzajem, jak słuchali różnych wypowiedzi, jak kabarety mówiły nam, jak czytać rzeczywistość. I teraz pytanie na podstawie tych dwóch przykładów. Co się z Polakami stało i w jaki sposób ich odtruć, jak ich obudzić, żeby znowu mogli sobie puszczać oko, patrząc na to, co władza robi, że to było wszystko bardzo czytelne. Co pan na to, panie profesorze? Dziękuję. Dziękuję bardzo. No to jest w sumie trudne pytanie, dlatego że mamy, jeżeli przyjmiemy założenie, że ten rok 89 nie był przełomem takim, który spowodował, że system tąpnął, bo przecież zwróćmy uwagę, że nie, Polska nie nawiązała do tradycji przedwojennej, uznając PRL za państwo właśnie nielegalne, bo powstało nielegalnie, tylko nastąpiła jakaś taka kombinacja, która polegała na tym, żeby ten z PRL-u powstał PRL bis, łącznie z całą obsadą. I co jest ważne, że w okresie PRL-u myśmy mieli możliwość widzenia, patrzenia na Polskę oczami ludzi, którzy pamiętali Polskę przedwojenną, Polskę niepodległą, gdzie obowiązywały pewne zasady i kryteria, łącznie nie tyle z wiedzą, co z tym etosem polskim. I nasi bohaterowie, którzy zginęli w Katyniu i w innych miejscach, to byli ludzie, właśnie dlatego oni byli wybrani, bo te listy były robione pod kątem wyłapania elementu jak najbardziej polskiego, prawego, który był w stanie pilnować polskiej niepodległości. I teraz po roku 89 ta manipulacja na naszej świadomości była tak potężna, że pokolenia wyrastające już później, one nie miały jakby możliwości, żeby zorientować się, co jest tym stałym odniesieniem prawdziwym, w oparciu o które możemy odróżniać dobro od zła. Bo takim odniesieniem była Solidarność z jej przewodniczącym i nagle okazało się po pewnym czasie, że to jakieś są podróbki, że to się wszystko tak dziwnie kręci, a komuniści się umacniają w swoim stanie posiadania, w stanie również nie tylko posiadania,
posiadania materialnego, ale również kontroli duchowej na poziomie mediów, na poziomie sądów, w których nigdy nie było lustracji, dekomunizacji, na poziomie kadry naukowej też nie było przecież dekomunizacji, ilustracji, to zostało zablokowane. A więc ważny jest bardzo ten czynnik, mianowicie punkt odniesienia, który pomoże nam wyraźnie zobaczyć, co jest prawdą, co fałszem, co dobrem, a co złem. I dlatego dzisiaj, kiedy to tak się ciągle, jak w pralce, wirowało, dzisiaj jest tak trudno mieć dobre rozeznanie w sytuacji Polski. Bardzo trudno, dlatego że to posiada kilka warstw, że jak jedną zdejmiemy, to okaże się, że ta druga wcale jeszcze nie jest dnem, tylko jeszcze jest jedna, jeszcze jedna. I stąd bardzo potrzebny jest ten wysiłek poznawania i analizowania tego, co się dzieje, żeby wyrobić sobie zdanie, które pomoże nam w tym wszystkim się odnaleźć. Nie można pozostawać biernym. Nie można pozostawać biernym, bo na nas przecież, my wyszliśmy z sytuacji, kiedy nad Polską panował Związek Sowiecki i który na pewno nie wycofał się całkowicie z Polski. Musiał tu zostawić swoich ludzi, czy agentów tamtych ludzi. To jest jasne. Niemcy mają swoje odwieczne interesy na terenach Polski, więc również muszą mieć swoją agenturę. To jest jasne. Przecież my nie wiemy kto, ale muszą. No i to, co jest szalenie ważne, to jest właśnie zapanowanie nad świadomością bieżącą i historyczną. Świadomość bieżąca jest kontrolowana przez ponad 90% mediów lokalnych, które są własnością niemiecką. Programy humanistyka jest redukowana na poziomie szkolnym, szkoły średniej i na poziomie uniwersytetów, które są wpychane właśnie w ten rękaw utylitaryzmu. No i to skąd ten człowiek może mieć orientację, na czym polega polskość, na czym polega właśnie ten etos polski, jakie są rodzaje podróbek, jakie są rodzaje agentów czy kłamców. No to wszystko niestety tutaj musi być jakaś praca nad zebraniem materiału dziejowego Polski, żeby w tym wszystkim się poruszać i żeby uważać na, bo to jest naszą największą słabością, to jest naiwność. My jesteśmy tak naiwni, że łatwo jest nas po prostu oszukać, albo łatwo się kimś zafascynujemy, kto potem nas oszuka. No i to jest troszkę dla nas takie bolesne, bo my nie chcielibyśmy ani na nikim się mścić, ani nikogo nienawidzieć, ale właśnie tak są prowadzone te różne gry przeciwko nam, że jeżeli nie będziemy ostrożniejsi, to po prostu w całości nas połkną. Otwarty mikrofon, dzień dobry. Dobry wieczór pani Łucjo. Witam. Dobry wieczór panu profesorze Rozsińskiemu. Panie profesorze, słucham pana każdego słowa i każde słowo pana po prostu pragnę łaknąć. I mam, cieszę się z tego, że pan tak pięknie tą historię naszą reprezentuje. I mam do pana bardzo gorącą prośbę. Niech pan z łaski swojej powie nam o księdze straszliwej, protokoły obrad męców Sionu. Bo to się dzisiaj dzieje, to jest coś strasznego. Proszę bardzo o komentarz. Dziękuję bardzo. No ten temat wraca często, więc tutaj najważniejsza sprawa to są pewne zasygnalizowane metody działania przeciwko nam, które wielokrotnie się sprawdzały. Natomiast jeśli chodzi o to, kto to napisał, po co i tak dalej, to są rzeczy niesprawdzalne, rzeczy, które narażają nas nawet na pewną śmieszność, jeśli zbyt poważnie to traktujemy, bo to może być taka pułapka. Niemniej jednak, jak w każdej pułapce są podrzucone pewne kąski. I tu są też takie kąski obecne, tak jak w tych 45 zasadach zniewolenia Polski, też pewne wątki są obecne i trzeba umieć selektywnie z pewnych rzeczy korzystać, zachowując oczywiście dystans, bo do tego jakby od tego jest praca naukowa, która polega na tym, że jakieś źródło ma swoją wartość wtedy, kiedy jest dokładnie sprawdzone, skąd, kiedy, kto i tak dalej. Jeśli tego nie ma, to musimy zachować dystans. Otwarty mikrofon, dzień dobry.
ktoś dzwoni i odkłada słuchawkę. Chciałam wrócić do tego, co powiedział ostatni słuchacz, bo i poprzedni też. Mieliśmy do czynienia z tak zwanym homo sovieticusem, czyli ktoś nad tym pracował, żeby wykreować takiego człowieka biernego, który szuka czarnego luda. I może powiedzieć, że ten czarny lud jest odpowiedzialny za całe zło i to mnie zwalnia z odpowiedzialności za siebie, z wysiłku jakiegokolwiek, z pracy nad sobą, z poszukiwania prawdy, z dokształcania się, bo ten czarny lud, który napisał, czy to Mędrców Syjonu, czy cokolwiek innego, no po prostu jest tak silny, tak potężny, że ja i tak nie mogę nic zrobić. I jeżeli nie przyjedzie ktoś na białym koniu, jakiś wielki, potężny rycerz, nowy marszałek Piłsudski, no to nikt nie potrafi nas wyzwolić z tego jarzma, w jakim znaleźliśmy się, a ja nie muszę nic robić, no bo ktoś powinien za mnie podjąć wszelkie decyzje. I mamy takie błędne koło, które właśnie zaistniało, wydaje mi się, początkowo w czasach zaborów, ale wtedy jeszcze mieliśmy tą elitę, mieliśmy naprawdę bardzo ważne autorytety, mądre autorytety, które potrafiły tym narodem pokierować. Później po Katyniu i po PRL-u te autorytety przestały istnieć. No właśnie, a rola autorytetu w życiu społecznym jest szalenie ważna i nawet nie podstawowa, ponieważ od dziecka my zdobywamy wiedzę o świecie i kształtujemy nasze oceny, nie dlatego, że sami potrafimy to zrobić, tylko że ktoś nam pomaga taką opinię wyrobić sobie. I to jest właśnie autorytet, którym najpierw jest matka i ojciec najbliżsi, no a potem już otoczenie, środowisko, szkoła, kościół, różne miejsca, tylko że mogą pojawić się autorytety podrobione. I to, co zrobiono właśnie po II wojnie światowej, kiedy Stalin powiedział, że on ma tutaj rząd polski u siebie w Moskwie i on będzie dobrze, demokratycznie wybrany i tak dalej, że oni rozpoczęli długofalowy, bo to, na czym polega ten problem Polaków, to jest ten, że oni nie potrafią widzieć długofalowo. Otóż długofalowy proces podmiany elit. To w taki sposób, że kolejne pokolenia już się nie orientują w tym, co się stało. Czyli na przykład po wojnie korzystano z pracy, wiedzy, autorytetu właśnie wielu profesorów przedwojennych. Jeśli nie byli tam za bardzo antykomunistyczni, to ich wykorzystywano, ale po to, żeby ich asystentami byli ludzie, którzy wywodzili się ze środowisk komunistycznych. I w ten sposób już następne pokolenie, albo jeszcze następne, wśród kadr akademickich, to już była komuna. To była komuna. Ale otrzymały legitymację tak, od tamtego. O to chodzi. I mogli się, bo potem można było przedstawić im, żeby uwiarygodnić. To jest uczeń profesora Tatarkiewicza. Ale że to jest wnuk jakiegoś członka komunistycznej partii, która głosiła hasło precz z niepodległością Polski, o tym już się nie mówi. I tu sukcesywnie we wszystkich zawodach właściwie następowała podmiana elit, taka, że my nagle znaleźliśmy się jakby w zupełnie innym narodzie, ale ponieważ to trwało sukcesywnie, to myśmy nie mogli się zorientować. A stąd z kolei, kiedy ktoś z zagranicy przyjeżdżał do Polski, to nie mógł się nadziwić. Co to za ludzie? To jakby w ogóle inny świat. To nie jest ten mój świat, mojej Polski. To jest zupełnie obcy świat, jakichś obcych, zupełnie niewłaściwych dla nas ocenach, spojrzeniu, odruchach nawet. I z tego musimy zdać sobie sprawę. To jest to, na co było właśnie imperium, szczególnie sowieckie, rosyjskie wcześniej, ta ich dalekomyślność. Oni spokojnie czekali, jak ten wielki wąż boa albo anakonda połknął i zaczynał trafić. Nie gwałtownie, tylko trawił tak dzień po dniu, rok po roku, pokolenie po pokoleniu i nagle my jakbyśmy byli zupełnie innym narodem, nie ci sami ludzie. No właśnie, autorytety mogą być tylko drogowskazem, ale tę drogę życiową my musimy sami pokonać, przebrnąć. Nikt nie może, autorytety nie mogą tej drogi za nas przemierzyć. My musimy tą drogą podążać i musimy odczytywać właściwe sygnały. Musimy być odpowiedzialni za siebie. Wydaje mi się, że jeżeli chcemy scedować na kogoś innego podejmowanie decyzji, ponieważ ktoś, no nie wiem, bardzo ładnie mówi, czy ładnie wygląda, no to wtedy jesteśmy zdani na
kolejne lata zniewolenia albo nawet niebyt. No tak, i to jest ta podstawa wychowania, polega na tym, żeby doprowadzić człowieka do zdolności samodzielnego używania rozumu. A więc to nie oznacza to, że ja wszystko najlepiej wiem, na wszystkim najlepiej się znam, tylko że jestem otwarty na różne zdania, różne opinie, ale sam potrafię podjąć decyzję, która będzie decyzją odpowiedzialną. Dlatego my potrzebujemy autorytetów, ale pamiętając, że koniec końców to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze decyzje. Jak Państwo widzą, z Panem Profesorem to można rozmawiać godzinami, ale niestety nasz czas jest ograniczony. Natomiast Państwo mogą wybrać się na spotkanie, gdzie można trochę więcej czasu poświęcić, wysłuchać wykładu, a później można z Panem jeszcze rozmawiać, Panie Profesorze. Tak, bo to są dyskusje długie. Także zapraszamy bardzo serdecznie. Jutro parafia Miłosierdzia Bożego w Lombard po mszy świętej o 6:30. No i dwa spotkania to będą już ostatnie. W niedzielę parafia świętego Ferdynanda po mszy świętej o 10:15 i parafia świętego Jacka po mszy świętej o godzinie 6:30. Panie profesorze, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę. To ja dziękuję, bardzo się cieszę. Po raz kolejny sobie mogłem tutaj u pani spotkać się ze słuchaczami. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.